Forum, Forum Romanum, Rynek, Agora, Agora Klarenbach. Janki Agorianie, że dziś bez dłuższych wstępów, ponieważ czas ma to do siebie, że płynie nieubłaganie i niestety nie jest z gumy. Kłaniam się Państwu w Państwa i swoim imieniu, witam naszych gości. Małgorzata Prokop-Paczkowska, Nowa Lewica. dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Jest razem z nami Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Nowoczesna, proszę Państwa, ta nazwa wciąż funkcjonuje w ramach Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór Panu, Panie Przewodniczący. Dobry wieczór. Norbert Kaczmarczyk, suwerenna Polska. Dobry wieczór Panu, Panie Pośle. Dobry wieczór, Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu. Marek Jakubiak, z 15 dobry wieczór panu panie pośle. Kłaniam się, witam. I Mariusz Krystian, Prawo i Sprawiedliwość, dobry wieczór panu panie pośle. Dobry wieczór, witam państwa. Szanowni państwo, bez Ceregieli tradycyjnie nic się w tej koncepcji programu i w samym programie nie zmieniło. Proponuję rozpocząć od subiektywnej oceny wydarzeń mijającego tygodnia, tak do półtorej minuty, żeby czasu wystarczyło później do dyskusji dla wszystkich. Zaczynam Ogorzata Paczkowska. Dla mnie bardzo ważną sprawą jest to, że lewicowy, a potem obywatelski projekt Renty Wdowiej nabiera już należytych kształtów. Jest przeszedł pozytywnie przez Sejm, przez Senat i teraz czekamy na podpis pana prezydenta. Panie prezydencie, najwyższy czas podpisać ten projekt ustawy, aby. Polskie wdowy i wdowcy, a najczęściej właśnie wdowy są w bardzo trudnej sytuacji, mogły otrzymywać od przyszłego roku większą emeryturę. O 15%. Na razie o 15%, potem o 25%, a, a potem, potem o 50%. Jesteśmy... Obywatelski projekt, proszę Państwa, zakładał 50% <laughs> tak. od razu bez kombinowania i bez różnego rodzaju manipulacji. Oprócz renty i coś jeszcze? Oprócz renty wdowiej, wszystko co się dzieje w naszej polityce dotyczącego bezpieczeństwa jest ważne, ale bardzo ważne są też prace Państwowej Komisji Wyborczej, która zbiera dokumenty i prześwietla działania kampanijne Prawa i Sprawiedliwości, bo jak wiemy nadużyć było Ogromnie dużo, nie tylko Fundusz Sprawiedliwości, ale te wszelkiego rodzaju pikniki organizowane z budżetu państwa promujące posłów i posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Się tak jak kampania nie należy tak kampanii przeprowadzać i mamy nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza wszystko rzetelnie zbada i wtedy zobaczymy. Oczywiście lat. PiS podnosi, jak to opozycja chce zniszczyć, jak to chcemy zniszczyć partię opozycyjną, a przecież wiemy, że już tak się zdarzało, bo i nowoczesna z powodu małego błędu formalnego, nieprzelania pieniędzy z odpowiedniego konta, miała odebraną subwencję. Wiemy, że PSL okay. kiedyś nie otrzymał okay. subwencji, więc zobaczymy, jak przekręty Prawa i Sprawiedliwości zostaną potraktowane. Traktowane. To jest teraz bardzo gorący temat. I o tym będziemy rozmawiać. Sławomir Podapowicz. Znaczy, jestem bardzo ciekaw, jakie długi chodzi panu posłowi. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do nowoczesne, ale rozumiem, że w toku naszego, dzisiejszego programu będzie szansa uzyskać informacje, o czym mówił pan poseł. Natomiast. Może trochę nietypowo, Igrzyska Olimpijskie, stół. redaktorzy, które moim zdaniem dominują, czy dominowały w ostatnim tygodniu szczególny sukces naszych reprezentantek, bo liczba medali, które zdobywamy jest wciąż niesatysfakcjonująca. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej, choć trzeba przyznać, że tutaj kobiety zdecydowanie dominują. I, I dobrze, i ja by tak było. I bardzo dalej. dobrze, chociaż chcielibyśmy też, żeby jutrzejszy finał, w którym wystąpią nasi koszykarze, zakończył się. Siotkarze, przepraszam. Ah. Światkarze oczywiście, zakończył się. Sukcesem. Natomiast z politycznych spraw no to niewątpliwie będzie to minowała, dominował temat związany z rozliczeniami Prawa i Sprawiedliwości, które dzisiaj mieliśmy przynajmniej możliwość zobaczyć konferencję premiera Tuska. Być może będziemy jeszcze do tego tematu dzisiaj wracać, a który podsumował te dotychczasowe wydarzenia, które miały miejsce związane między innymi z rozliczeniami Prawa i Sprawiedliwości. No i oczywiście kwestia subwencji w tym kontekście, także jeśli ktoś będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, w szczególności... Pan e, poseł w oddaleniu, to chętnie wyjaśnię, jak to wyglądało z, z nowoczesną, jeżeli takie wątpliwości. No to tak błyskawicznie. To jest. Wierzy Pan w bajkę o 100 miliardach złotych? E, czy ja, ja wierzę nie w bajkę, tylko wierzę w to, że w przypadku nowoczesnej... Nie, e, ale ja, ja nie o to pytam. I, nie, ja pytam, prawo, bo zadziałało. nawiązał ja Pan do opowiada? konferencji prasowej. Pytam się o tę bajkę. E, a ja wierzę Pan w to, że na przykład ze 100 milionów złotych, które były przeznaczone chociażby na Program w Ministerstwie Edukacji dotyczący inwestycji w ośrodki, które są ośrodkami niepublicznymi. 60 milionów rozstrzygnięto przed datą zakończenia konkursu. Wierzy Pan w to? W 2022. Do 31 października był konkurs na rozliczenie takiego konkursu na realizację inwestycji oświatowych, a 60 milionów zostało rozliczonych. Poszło właśnie zawiadomienie do prokuratury, podpisane przez Panią Wiceminister. Janne Muchę. W związku z tym ja, panie redaktorze, nie wierzę, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta no sprawa sądowa. No dzisiaj, super, to jest, to jest dzisiaj, dzisiaj mamy konkretny komunikat ze strony premiera. Rozumiem, że czeka nas wyjaśnianie tego i złożenie odpowiednich dokumentów do prokuratury i prokuratura będzie stawiać zarzuty. Ja dzisiaj nie przesądzam, czy ktoś jest winny, bo dopóki nie ma wyroku sądowego, nikt nie jest winny. Ale zakładam, że premier wie, co mówi że jest przekonany co do tego, iż ma odpowiednie dowody, dokumenty, które przedstawi odpowiednim służbom. A jak nie, Słucham? nie ma? A jak nie ma? No to rozumiem, że osoby, które będą się czuły tym urażone, no, będzie musiał przeprosić albo w trybie e, sądowym, albo innym. E, natomiast. No tak, ale żeby postawić ja premiera chciał, Donalda Tuska przed ja, sądem, a, trzeba by mu było zdjąć immunitet. Ale już próbowali z, chyba, prawda? Przedstawiciele Prawa Sprawiedliwości ciągać go po, po różnych e, prokuraturach, nie, przesłuchiwać. Nie, ale to, to zupełnie Nawet komisję specjalną, zdaje się, ustawą powołano, żeby przeciągać Donalda Tuska, w związku z tym. Eee, Niech pan ja rozumiem. Nie porumuje, bo ja teraz rozumiem, komisje śledcze ja są powołane, to ja są ro... tak naprawdę komisje, które czołgają ta komisja. To Subiektywna była... ocena to wydarzeń komisja. Miejącego tygodnia, panie Pośle. Tak, ja jest. nigdy nie krecie, na tym, żeby, że jest Tak, żeby dokończyć zdanie, ale no, trudno, może następnym razem mi się uda. Nie, proszę skończyć. Nie, nie, nie proszę bardzo, już, już skończyłem, w związku z tym. No dobrze, ja się nie mogę doczekać, co Norbert Kaczmarczyk chce o tych długach powiedzieć. Nowoczesnej? Myślę, że jeśli chodzi o subiektywne. Odczucia mijającego tygodnia, to na pewno wspaniały mecz polskich siatkarzy ze Stanami Zjednoczonymi. Najwspanialszy mecz, jaki oglądałem, jeśli chodzi o siatkarzy, i ten thriller, kiedy wrócili z dalekiej podróży, udało im się odwrócić losy spotkania. Jutro z Francją o 13 spotkają się w wielkim finale, i myślę, że to złoto będzie bardzo dobrze smakować. Tego im życzę i mam nadzieję, że. Nasz kapitan Bartosz Kurek zostanie okrzyknięty najlepszym siatkarzem w historii polskiej reprezentacji. To, to na sportowo, a na, politycznie to na pewno kwestie związane właśnie z subwencją Prawa i Sprawiedliwości i tą skutecznością posłów która jest podważana niestety przez dzisiejszą koalicję rządową w kontekście wydatkowania środków na Polskę powiatowo-gminną, bo z jednej strony jest oczywiście atak na Fundusz Sprawiedliwości, z drugiej strony również przecież wiele, inwesty wiele inwestycji, wiele inwestycji pochodziło z polskiego ładu, rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Polski ład, chociażby powiem o powiecie moim rodzimym, to kilkanaście milionów złotych na stację uzdatniania wody, chociażby kwestie związane z drogami, 15 milionów złotych. Fundusz Sprawiedliwości to wiele dotacji dla ochotniczych straży pożarnych, a wiadomo, że Fundusz Sprawiedliwości pochodzi z mandatów drogowych, a strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscach zdarzeń drogowych, czyli ten sprzęt, który był dotowany z funduszu, wykorzystują na te cele, by pomagać obywatelom w ochronie ich mienia i zdrowia. To, że pojawiali się politycy, przy przekazywaniu tego sprzętu, czy przy otwieraniu inwestycji, to dzieje się od bardzo wielu lat. i Ja pamiętam, jako mały chłopiec, kiedy do Proszowic przyjeżdżały pieniądze na hale. Pamięta sportową, pan, że ma pan pół minuty? To można było z tym skończyć. Trzeba było pokazać. Proszę, tak pani to bardzo, poseł. To bardzo się cieszyliśmy. Że Następnym razem krawat pani również ten strumień wypożyczy. pieniędzy z, związany z, wtedy z Polskim Stronnictwem Ludowym, pan minister Kubik wtedy ściągnął pieniądze na halę dla proszowianki Proszowice. Wszyscy się cieszyli, więc każdy dzisiaj marzy o tym, by jego poseł ten strumień pieniędzy ciągnął w stronę swoich wyborców, swojego okręgu w ramach wykonywania ustawy o mandacie posła i senatora. No dobrze i teraz ma pan dokładnie 15 pieniędzy. sekund, żeby wytłumaczyć nam o jakie długi nowoczesnej panu chodziło. Panie redaktorze, kwestia związana z subwencjami, no to przecież nowoczesna miała problemy, to najlepiej przedstawiciel będzie pewnie opowiadał o tych problemach. Ja chciałem przede wszystkim obronić nasze formacje polityczne przed tym niesprawiedliwym atakiem i przede wszystkim pochwalić sportowo naszych siatkarzy. Mój czas, moje półtorej minuty na pewno nie jest do tego, by mu opowiadać o nowoczesnej. No, dlatego formy. specjalnie panu dodałem czas. Stanowisku. Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski i pochwalić polskich siatkarz. Marek Jakubiak. Dla mnie niewątpliwym no, takim punktem zwrotnym tego tygodnia to były rozruchy Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, że jakiś Rubik on został po prostu przekroczony i ludzie wyszli bronić własnych tradycji, własnej religii, własnego domu. Dzisiaj w Die Welt czytałem, że Niemcy zakładają, że u nich może być to samo, jeżeli państwa zachodnie uruchomią takie domino protestów, no to będą mieli nie lada problem, a to jest akurat dla nas dobrym momencie, bo jeszcze tego problemu nie mamy w takiej skali, jak na zachodzie. Co do siatkarzy, czyli milszych rzeczy, to chcę powiedzieć, że jeszcze trochę mnie je wykończą po prostu nerwowo, ten mecz. Był fantastyczny, ale odwrócenie tak koniunktury w meczu to po prostu można zawału serca dostać. Ale to, że oni płakali, ja chcę powiedzieć, że nie tylko oni płakali ze szczęścia na koniec tego meczu, bardzo dramatyczny. Myślę, że z Francuzami może być podobnie, może być lepiej, bo powiem, że. Tutaj pokonujemy kolejne fazy no, takich zaklęć olimpijskich, które dotyczyły no, polskiej dyscypliny, jakby nie było prawie narodowej, bo jaka liga, taka piłka. No. Czy znaczy bardziej siatka jest naszą domeną, jest naszą dyscypliną narodową? aniżeli piłka. Tak, tak, tak. No tak, warto tak, tak jaka liga, takie wyniki, co tu dużo nie powiedzieć. Natomiast co do istoty politycznej tego tygodnia, wiecie państwo, ja to tu się trochę brzydzę tym wszystkim tak naprawdę, bo zdaję sobie sprawę, jak mówimy o tym, co tutaj Norbert mówił, o tym, że pieniądze podatnika w jakikolwiek sposób pozyskiwane były rozdawane na, na okoliczność na przykład podnoszenia bezpieczeństwa, a w tych samych dniach ludzie, którzy brali łapówki, po prostu zwyczajnie zostają prezesami dzisiaj, no to po prostu takie obrzydzenie, tym bardziej, że jeżeli... Rozumiem, o... że pana Sławka ma pan na myśli. Jeżeli chodzi o same straże pożarne... Nie, nie, nie Same, Same radiowozy, to ja niedawno dosłownie byłem w jednej z remis, gdzie stały dwa wozy bojowe, a na jednej z, z tych wozów była naklejka za Donalda Tuska... Bojowy, ufundowany z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. E, czy przepraszam, Ochrony środowiska, środowiska i gospodarki wodnej. Tak. Pytam się, co taki wóz strażacki wtedy miał do czynienia z ochroną środowiska? E, i, i, I powiem tak, te PKW teraz, które szuka dziury w całym, przypomnę Państwu dla logiki całego zdarzenia, że na dziewięciu sędziów pięciu jest od Was. A co to ma do rzeczy? To się pani dowie. Aha, aha. A jak pani się Boicie nie domyśla, tak? to się pani dowie. Natomiast się? nie po prostu A chodzi o to, o żeby. Że Dwóch jest sędziami, takimi prawdziwymi. Gdybyście, gdybyście chcieli na przykład nie wprowadzać polityki do PKW, to byście powołali tam przedstawicieli niepolityków. No co, PKW, e, zubencje, to, to co a tam PKW które zabrało nowoczesnej yyy tam było tam to było i sprawiedliwe Rady, Rady tak w sprawiedliwości które zostaje członkiem PKW no to ja powiem Państwu tylko tyle, najlepszym rozwiązaniem, no, więc ja bym przykład. chciał, żebyście mnie poparli w tym, że co roku, wtedy, kiedy odpisujemy na przykład na organizację pożytku publicznego 1%, żeby odpisywać 20 zł na wybraną przez siebie partię. I skończy się rola nadrzędna PKW, a obywatel będzie decydował o tym, kto będzie rozwijał partię i które. No i Dziwnym a trafem wyjdzie jest... tak zwany, Warty, który warto... Wyjdzie tak zwany, proszę Państwa, przecież i okaże się, że Państwo na przykład. Nie popieracie tej partii, a pieniądze wpłacacie. Na przykład. A ja, przepraszam tak bardzo. nie? Ale będzie, że akurat pan Iksiński popiera Potapowicza, a pani Zielińska akurat pana Jakubiaka. Ale z ust y, rosyjskiego dyplomaty słyszałem, że my wiemy, kto na PiS głosował. Bo jak dobrze pan wie, panie redaktorze, y, całe bazy danych PKW. Za y, y, rządów Platformy Obywatelskiej zostały przekazane y, y, serwerom moskiewskim. Jak pan poseł dobrze wie, za czasów Platformy Obywatelskiej, to były lata 2012-2013, jeżeli tak. nie pamięć nie myli, członkowie Polskiej Państwowej Komisji Wyborczej do Moskwy po lekcje do... jeździli, jak wybory przeprowadzać. No i się nauczyć. Pan poseł Mariusz Krystian. No ale chyba wygrał w 2015, 2015 więc co pan sugeruje w tygodniu bardzo mocno jeszcze uwidocznił. Przepraszam, się wy... po drodze były samorządówki, a w tej samorządzie 14. No, a ta samorządówka to były a Chyba były też wybory prezydenckie w międzyczasie, mm -hmm. prawda? No w 15. I kto wygrał? No pamiętam. Dało się, co, co, to pekaru, Pan poseł Mariusz Było dobrze? Pan ze szkolenie, panie redaktorze, Ja, ja, tak? ja nic nie sugeruję, stwierdzam suche fakt. Wraca państwo z dykty i kartonu Donalda Tuska w sposób zdecydowany. Już się okazuje, że program 800 plus to już nie będzie dla wszystkich, tylko będzie dla pracujących, wprowadzą kryterium dochodowe. Coraz mocniej mówi się o podwyższeniu wieku emerytalnego, więc to są takie wrzutki, które mają przygotować już naród, społeczeństwo na te zmiany, które które, że tak powiem, są planowane. Donald Tusk zorientował się, że brakuje mu 100 miliardów w budżecie. W związku z tym zorganizował konferencję prasową i stwierdził, że PiS 100 miliardów. No, to jest bajeczka, którą Proste. na pewno silni razem kupią. Kupią ośmiogwiazdkowcy i ten radykalny elektorat. Natomiast wszyscy, którzy mają elementarne pojęcie o budżecie państwa, wiadomo, że Donald Tusk ewidentnie nie radzi sobie z realizacją dochodów budżetowych. To po pierwsze. Po drugie, na pewno takim znamiennym tematem w kontekście olimpiady jest sprawa redaktora babiarza i tego jego przywrócenia po tym, tym niebnym. I, znowu... I teraz znowu tak, okazuje się, że dalej go odsuwają, w związku z tym to jest takie przywrócenie przez odsunięcie, zdaje się. Jeśli chodzi o takie lżejsze tematy, to dla mnie na pewno boks i boks żeński i Julia Szeremeta to jest. Coś, co zawsze ja osobiście na co czekam, na takie nieoczywiste odkrycia olimpijskie. To pan poseł Jakubiak udziela I, No racji. pięknie, to był znakomity. Ja polecam y, filmik y, pana posła Jakubiaka. Y, Julia Szeremeta walczy z kobietą. W związku z tym może być poniżej pasa Ta, z kobietą. W związku z tym to jest też taki, taki humorystyczny element, ale to jest na pewno tak, jeśli chodzi o sens sportowy, to jest takie pozytywne odkrycie, bardzo nieoczywiste, a na takie ja osobiście wielu kibiców wielu kibiców czeka. No i myślę, że w dalszym ciągu festiwal łamania praworządności i demokracji w Polsce prezesem PKOBP jest człowiek, który udzielał kredytu platformie obywatelskiej na prowadzenie kampanii wyborczej, Zespoły prokura. Konsultują swoje działania z ekipą e, mecenasa Giertyka. W związku z tym mamy proces e, przybliżania Polski do Białorusi. To jest cały czas ten proces, który e, ulega przyspieszeniu radykalnemu. I bardzo dziękuję. To była subiektywna ocena wydarzeń mijającego tygodnia. Widzę, słyszę, że kwestia rozliczeń najbardziej rozgrzała państwa, bo większość z was do tego nawiązuje. To jest tym między innymi kwestia finansowania partii politycznych, bo temu dziś była poświęcona. Konferencja prasowa pana premiera Donalda Tuska. Oczywiście, żebyście Państwo nie mieli chociaż cienia wątpliwości, bo nie mówię w kategorii najmniejszych wątpliwości. Oczywiście nikt z telewizji Republika, mimo odpowiedniego akredytowania, na tę konferencję nie został wpuszczony. Dlatego nie było głupich pytań. A pytania były bardzo mądre. Na zasadzie, jak się pan czuje, co możemy jeszcze zrobić, żeby się pan czuł jeszcze lepiej. Jak na Białorusi, panie Upadło, redaktorze. proszę państwa, żadno pytanie dotyczące fundamentalnych zapowiedzi. Pytanie dotyczące składki zdrowotnej, co tam ewentualnie z tą składką zdrowotną. A dzisiaj się okazało podczas tej konferencji, że najważniejszą sprawą jest kwestia węgierska. Nie wiedzieć czego i dlaczego. No ale w kwestii zdrowotnej pan premier Donald Tusk miał wiele do powiedzenia, tłumacząc nam wszystkim, że no niestety zdrowie kosztuje. Jego ochrona też kosztuje. A jeżeli będzie mało kosztowało, bo będzie mało pieniędzy na to przeznaczone, to raczej ta ochrona będzie fatalna. I ma taką nadzieję, że po konsultacjach w okolicach 15 października, to być może w rocznicę funkcjonowania tego rządu będzie mógł powiedzieć z tą składką zdrowotną. Ale w międzyczasie na temat tej składki zdrowotnej miało do powiedzenia coś, co się dziś nazywa neo-TVP, TVP w likwidacji. Ponoć składek zdrowotnych w ogóle nie płacą od ludzi. Tak Onet dziś, proszę państwa, informuje. No szok. Jaja na kiju, czy coś w tym rodzaju. No ale TVP Info w likwidacji zamieściło taki oto wpis. <laughs> I skasowało go. <laughs> A Telewizja Republika nie w likwidacji i co? I kwitnie. Gdzie kosmetyczna dać. poprawka? W efekcie zapłacimy jeszcze więcej. A czemuż znikliście ten wpis? No to jak to jest? Składka zdrowotna ma być obniżona poprzez jej podwyższenie? Może Norbert Kaczmarczyk. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu mieliśmy bardzo szczumne zapowiedzi pana ministra finansów, że kwestia związana ze składką zdrowotną, jeśli chodzi o kwestie koalicyjne. Zostanie w pewien sposób rozpoczęta, bo załatwiona to jeszcze daleka droga do tego. Pan minister obiecywał, że 4 miliardy znajdą się w budżecie państwa i środki trwałe zostaną zwolnione z tej składki zdrowotnej. Już przedsiębiorcy roku. od przyszłego roku, i już przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, znaczy zadowoleni są na pewno z tego powodu, ale pytanie jest, kiedy to się stanie i czy w ogóle to się stanie i dlaczego tak ograniczona forma? No bo przecież wielu wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę i finalnie, trzecia droga, która doprowadziła do tego, że Donald Tusk jest dzisiaj. Premierem. Te obietnice fundamentalne trzeciej drogi nie są spełniane. Przypomnę, że Władysław Kośniak-Kamysz, zostając wicepremierem w rządzie Donalda Tuska, miał mieć tak naprawdę spokojną głowę, realizację obietnic, a jednocześnie mógł, mógłby spokojnie realizować zadania, które zostaną mu powierzone, ale miał po prostu zdecydować się na tą koalicję. Z drugiej strony miał na stole tekę premiera w rządzie y, koalicyjnym ze Zjednoczoną Prawicą. Natomiast y, z rozmów kuluarowych wynikało, że ta koalicja będzie obarczona wielkim hejtem, że jednak ta grupa polityczna, y, która miała obalić rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd PiSu, y, będzie niezadowolona z tego, że Władysław Kośniak kamerz zdecydował się na ten ruch, by pójść y, po tekę premiera i rząd wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Więc tak naprawdę... Pytanie jest, jak ten polityk jest dzisiaj traktowany wewnątrz rządu, bo z jednej strony miał być hejt, kiedy miałby być premierem w Prawie i Sprawiedliwości w tej koalicji, a z drugiej strony miał mieć spokój u Donalda Tuska. Widzimy, że tego spokoju wcale nie ma i ta koalicja ma pewne zgrzyty. Stąd pojawiła się ta propozycja ministra Domańskiego. Zastanawiam się, czy do końca roku będziemy procedować i czy rzeczywiście od 1 stycznia będziemy mieć takie rozwiązania, bo to są. Takie obietnice, które rzeczywiście na nich wisi koalicja. I z drugiej strony widzimy spadki sondażowe dla trzeciej drogi, bo rzeczywiście to był taki fundamentalny projekt, przyglądamy się temu my cały czas mówimy, że ten rząd ma problem ze względu na ten fundament polityczny, gdyby rząd zbudowany był z koalicji partii prawicowych, takich jak chociażby PSL, Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska czy Konfederacja, to na pewno byłyby różnice zdań, ale w tych kwestiach fundamentalnych, które ostatnio głosowaliśmy, jak chociażby ochrona życia, okazało się, że jest całkiem inna większość parlamentarna i ta większość parlamentarna doszła do głosu. E, zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że PSL tutaj otrząśnie się z tej koalicji 13 grudnia i dojdzie do wniosku, że jedyna koalicja, która daje im stabilny elektorat i wzrost w polityce, to jest koalicja partii prawicowych, do czego zachęcamy, bo te czcze obietnice Donalda Tuska kończą się na tym, że obcina się Władysławowi Kośniakowi, Kawyszowi pieniądze na wojsko. E, cały czas stawia się go w niezręcznych Sytuacjach I buduje się narrację politycznej, politycznego stawiania do konta. Tak samo Szymona Hołowni, bo widzimy, że Donald Tusk chce być jedynym liderem, który w przyszłości prawdopodobnie wystartuje w wyborach prezydenckich. I Sławomir Ławomir znaczy Pan poseł przedstawił nam tutaj opinię. Powiedziałbym, quasi politologiczną drżącą relacji wzajemnych w rządzie 15 października, Panie pośle, nie 13 grudnia. A tam przecież miłość wzajemna i dobroć. Jestem też oczywiście. politologiem, także dziękuję. Tam jest e, oczywiście, że są tarcie i są różnice, które znajdują wyraz też w głosowaniach, ale na konkretne rzeczy się umówiliśmy. Te, które jesteśmy w stanie zrealizować wspólnie, te realizujemy. Natomiast są oczywiście rzeczy, które wymagają no, pewnego przemyślenia, takie chociażby składka zdrowotna. Pan zresztą wie bardzo dobrze, panie redaktorze, przecież było w ostatnich, w tym tygodniu zresztą, było spotkanie przedstawicieli e, e, Polski 2050 z Andrzejem ministrem Dawański. finansów. Tam była kwestia wyliczeń też dotyczących, na ile by wzrosło e, te środki, które wynikałyby z obniżenia składki zdrowotnej. Doszliśmy chyba, czy doszedł minister finansów do wstępnego porozumienia z Polską 2050, ponieważ oni wliczali to na 30 miliardów. Okazuje się, że zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów jest to około 60 miliardów złotych. W związku z tym no, siłą rzeczy są oczywiście różnice w koalicji, dlatego że składa się z różnych podmiotów, także w sprawach światopoglądowych i zresztą o tym wiedzieliśmy, o tym też jasno mówiliśmy. Natomiast nie sądzę, żeby biorąc pod uwagę to, jak prawo i sprawiedliwość, także suwerenna, Polska przez ostatnie lata traktowała PSL, ta dzisiaj nagła zmiana w stosunku do PSL-u jest zadziwiająca, biorąc także pod uwagę to, jak się chociażby wypowiadali prominentni przedstawiciele PSL-u zasiadający w samorządach i jak Państwo chociażby traktowaliście samorządy, te, które były współrządzone przez Polskie Stronnictwo Ludowe. W związku z tym ja rozumiem, że to jest taka e, Polski Ład nadzieja. w Okręgu Tarnowskim, to, proszę sobie Polski prześledzić. Państwo zamordowali się też. W, w proszę prześledzić. Gmina pałecznica. A, pałecznica. tak Uspokajam pana posła. Ja nie nie ale ja panie spokojnie. pośle Kaczmarczyk. Yy. Pan wójt Gaweł, gmina Pałecznica. Panie pośle Kaczmarczyk. Paioł, ja bardzo dziękuję, że pan się angażuje tak czynnie w program. Ale jest pan na łączeniu i powiem szczerze, kiedy gość mówi w studiu, a pan próbuje coś dopowiadać, no wychodzi to licho, jeśli chodzi o doznania nasze dźwiękowe. Sławomir Potapowicz, no, koncernator. Cóż koncertu? zrobić, jak kłamie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. W związku z tym kończąc już te dywagacje yy, pana posła na temat psl raczej bym się... Ale proszę Zobacz... zacząć swoje dywagacje. Panie, nie. proszę bardzo pana, proszę. No, chce pan sportowo, to ma pan żółtą kartkę pierwszą. Ale po co ale po co odnosi się do mnie, skoro nie ma no własnego No to ma pan, pan drugą czy, żółtą karteczkę, zbliżamy się do czerwonej. Sławomir Potapowicz... No to proszę nie mnie wyłączyć, jak pan ma czerwoną kartkę, tak? Proszę. No to jakby czerwona kartka to znaczy, że pan mnie wyłącza, tak? No to proszę pana, żeby pan nie przeszkadzał, ma pan drugą żółtą na razie, no. Ale to w konsekwencji w piłce nożnej jest czerwona. Nie znam innej dyscypliny sportowej, której dwie żółte nie dają czerwonej. Zabiera pan Sławomir czas. Sławomir Fotapowicz kontynuuje. Tak, no więc kontynuując, żeby, kończąc, żeby pan Norbert się nie denerwował. Uważam, ale ja żeby... się nie denerwuję. Dobra, panie redaktorze, szkoda Ech. czasu. Ale po co pan się do mnie odnosi? Proszę, proszę, proszę mówić. Możemy, nie ma sensu prowadzić ping-pongu z tym człowiekiem, No jeżeli on nie rozumie. Ale pan, z, to z, to tym nie z tym człowiekiem, no, rozumie, ale, pan, tym to to tym człowiekiem, ale pan, jak pan się. Które, jak pan, 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 odnosi pan się odnosi do drugiego człowieka? Jak mam się do pana odnosić? Znaczy, jeżeli chce się pan w ten sposób. człowiekiem. To się możemy bawić, no więc zakończmy tę dyskusję, bo szkoda czasu. Ale trzeba powiedzieć, że prowokował pan troszkę z premedytacją. Ja słuchałem z, z tak dużą uwagą wypowiedzi na temat e, Te koalicji, mówienia celne. 13 grudnia, mówienia o tym, jak to kłamiemy, o tym, że ja kłamię. W związku z tym rozumiem, że wina jest tylko po mojej nie, stronie. Nie, nie, nie. Ja I słuchałem, mowa, mowa była ja, tylko o sprowokowaniu. więcej skutecznie krótko tych kłamstw, w tego, z tego, jakich spokojnie. to mamy długi, o których pan poseł w końcu nie powiedział. W związku z tym, ja, no, że tak powiem... Niekomfortowo się czuję w momencie, kiedy muszę z kimś mówić, kto, kto mi nie przerywa. chodzi o tak? kredyt, który tym... wzięliście na kampanię wyborczą w 2015 roku. No. Tak, ale to nie jest dług. Znaczy, to jest oczywiście to temat. To nie jest dług? To, to nie znaczy, jest dług. Nie, kredyt, jeżeli... Nie, sekunda. kredyt, jeżeli jest spłacany, to jest dalej kredytem. Ładnie tak. W momencie oczywiście. przestania jego zaprzestania spłaty staje się długiem. I to, jest, to, zresztą, wyglądam, to jest zresztą element dotyczący też między innymi polityki państwa i ustawodawstwa, jakie w Polsce obowiązuje, bo przecież ustawa o finansowaniu partii politycznych miała de facto prowadzić do sytuacji takiej, w której finanse są czytelne. Dzięki temu. Obywatel wie, na co idą jego pieniądze i z czego jest finansowana partia polityczna i przedstawiciele tej partii politycznej, a w przypadku kar, które są nakładane i są niewspółmierne też do czynów, które są popełniane, Dobra, obywa, de facto prowadzi się do sytuacji odwrotnej. I oczywiście przykład nowoczesny jest dobrym przykładem, dlatego że my biorąc kredyt... Absolutnie legalnie. Kredyt z Banku Polskiego. To wy zdaje w się, z tym 000 000... kredytem zostaliście, a ci, którzy już panu... go brali, ale, zdaje się, że... Ale nie, 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 panie redaktorze. Dwie minuty mi pan dosłownie da no, ja no, już mój się mój nie, nie mam. To, to półtorej minuty. Biorąc kredyt z Banku Polskiego, dwa miliony, zresztą nic innego nie można, dwa miliony złotych na kampanię, przelane zostało to na niewłaściwe konto. Zostaliśmy obciążeni kwotą kary 2 miliony złotych a jednocześnie mamy do spłaty kredyt 2 miliony złotych. Ja abstrahuję od tego, że to jest nowoczesne. To może dotyczyć każdej partii, która może popełnić tego typu błąd i ten drobny błąd powoduje, że de facto doprowadza się do sytuacji takiej, że można zabić partię polityczną poprzez odebranie jej środków finansowych i jednocześnie ukaranie ją kwotą wynikającą z tytułu tego błędu, który został popełniony. To jeżeli już pan jest, tak nawiązuje, ja, ja mówię, że myśmy popełnili błąd. To, to prawda. No dobra, ale prawda. ale wie pan dlaczego wszyscy mieli że tak powiem, może nie tyle satysfakcji, ile każdy delikatnie się uśmiechnął, Zgoda. albo miał ubaw, Ale kiedy ma pan, ta sytuacja wyszła i ujrzała światło dzienne. Ma pan absolutnie rację. I, i, i. Dlatego, że wójtos, klatę, państwa, dla przypomnienia mamy, przy, założyciele tej partii, która się nowoczesną nazywała i nazywa, uchodzili za wybitnych ekonomistów. Znaf Zgoda. Tematu, Panie redaktorze. Którzy szli po to, żeby Ale... zmieniać oblicze Jasne. partiokracji Tylko w tym Widzi pan, Problem polega na tym, Uf. że my spłacamy po pierwsze kredyt, po drugie spłacamy karę, którą na nas nałożyły organy państwa, w tym przypadku państwa Komisja Wyborcza, ale nikt nam nie umorzył długu, tak jak w 2007 roku pan minister Jan Siński umorzył 600 tysięcy długu partii porozumienie, porozumienie Centrum. I to jest ta różnica, która polega między nami, a, a, a między innymi chociażby partią prawicową, która później stała się zaczynem do stworzenia partii pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Małgorzata Brako-Paczkowska. Chcę odnieść się do składki zdrowotnej, pracy w rządzie a propos składki zdrowotnej oczywiście trwają, bo w tym rządzie jest też lewica. Lewica chce, aby składka zdrowotna była w naszym kraju sprawiedliwa. Partia neoliberalna, jaką jest nowoczesna, która wspiera głównie najbogatszych Polaków, chciałaby, aby ci najbogatsi Polacy płacili dużo mniej niż płacą przeciętni zatrudnieni w gospodarce obywatele. Dlatego różnica zdań jest, ale oczywiście się porozumiemy, wypracujemy wspólne stanowisko takie, aby było ono jak najlepsze i jak najbardziej. To w duchu Fair Play, żeby nie było przykąd, Galacz, Karaczmarczykowi pani też ma też dwie żółte kartki. <laughs> nie może tak być. A za co? No jak za co? To no, koalicjant uderzający w koalicjanta Nikt, ludzie. Nikt no. nie uderza. Marek Dyskutujemy Jakubiak. i wspólnie wypracujemy stanowisko To zanim tak, Marek, Marek sprawiedliwe. To co wypracowaliście, jeśli chodzi o tą wdowią rękę, jeśli chodzi o zapowiedzi pani e, Dwojga-Nazwisk-Pełczyńskiej, Pełczyńskiej-Nałęcz, jeśli chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego, to Pani wie, że ta renta wdowia to już leży i kwiczy, jej już nie ma. A nie, 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 nie. Pani Pełczyńska-Nałęcz no niestety nalała wody do młyna, czy wodę na młyn, jak mówi przysłowie. Było to zachowanie, no bardzo nierozsądne, niepolityczne, bo, się bo wygadała, wiemy, absolutnie nie, wygadała właśnie się dokładnie wiemy, na że w tak, nie, no, nie, nie ma żadnych planów podwyższenia wieku emerytalnego, absolutnie nie ma, bo wiemy, że przez to, Dzień że popełnił zapas? ten błąd ja się nie Donald do Tusk do i podwyższył wielkę tak, mogą mi nie panowie będzie. nie przerywać? Tak. Donald Tusk doskonale wie, że podwyższając wiek emerytalny. Przed wyborami prezydenckimi przegrał. Niestety, przegraje. niestety spowodował, że wpadliśmy w łapy PiSów tak koszmarnego rządu. No dobrze, to, ale więc to, to, nikt to, to, tego to pani... błędu już nie popełni. Ale pani, pani że to więc rzeczy... po wyborach prezydenckich ruszać jest Niepotrzebnie. Ale myśli pani, że to rzeczywiście wiek to emerytalny to zaważył o tym, że Platforma przegrała w Między wybory? innymi podwyższenie wieku emery to między emerytalnego. Między innymi, bo ja ale... słyszałem, że to w głównej mierze Platforma przegrała wybory. Dlatego, że ujrzały światło dzienne taśmy od sowy. Taśmiocowy to były jakieś... tam... <laughs> Teraz no? mamy maile dworczyka. I, to pikłość, i, dużo, panie i, I maile dworczyka, dużo gorsze rzeczy. Ale Polacy nie zgadzali się na podwyższenie wieku emerytalnego. Oczywiście kto, kto chce, powinien pracować dłużej i mieć możliwość pracowania dłużej i za to Już emerytury powinny... być wprowadzić urząd prawa i sprawiedliwości. Ale nikt nie będzie nikogo zmuszał dłużej, do e, podwyższonego wieku emerytalnego. Marek Jakubiak. No, ja chcę powiedzieć, że trudno mi się wypowiadać, dlatego, że my mówimy w tej chwili o takiej nawalance politycznej, a ja bym nie chciał brać udziału w takich nawalankach, choćby z tego powodu, że ja jako przedsiębiorca wiem, że podpada tylko ten, kto robi. Ten, kto nic nie robi, nie podpada. W związku z tym bardzo łatwo jest Platformie Obywatelskiej dzisiaj oceniać cokolwiek. Nawet pani się w jednym zdaniu wypowiedziała na temat dzisiejszego rządu i negatywnie. Więc ja chcę powiedzieć tak, no, że moment? trzeba ten rząd, ten rząd, proszę państwa, się po prostu w moich oczach błaźni nic nie robieniem. Nie, I... przepraszam, będzie coś robił. Dzisiaj pan premier zapowiedział. Zwołując tą swoją konferencję prasową. Nie wiem, czy mamy obrazek. To będzie bardziej ścigał. Pok pokażmy, bo to tak troszeczkę wyglądało jak Ministerstwo głupich, kro śmiesznych kroków, głupich kroków. Jak zwał, tak zwał, ale wywołał trzech swoich ministrów, ministra prokuratora y, generalnego i ministra sprawiedliwości, ministra finansów i jeszcze ministra odpowiedzialnego za służbę wewnętrzną, MSWiA, i administrację, usadził ich i mówi, że oni się teraz będą uczyć. Razem współpracy ze sobą i po tej nauce to oni będą ścigać tych pisowców, którzy rzekomo mamy podejrzenia, jak mówił pan premier. 100 miliardów złotych gdzieś poszło, i teraz tych 100 miliardów złotych trzeba będzie odzyskać, ale odzyskamy dwa albo trzy. trzy. No i 140 parę osób podejrzanych według nas, jak pan premier, a finalnie 62 usłyszały zarzuty prokuratorskie. 149 wniosków do prokuratury. No, wnioski to ja mogę też pisać i składać. Proszę państwa. Się w od polskim prawodawstwem zachęcam. Polskim prawodawstwie. Najpierw trzeba wniosek napisać. W polskim prawodawstwie a do wniosku o nie można zawsze złożyć kontrwniosek. Prawda? Można no, oczywiście. W polskim prawodawstwie w dalszym ciągu obowiązuje ta złota zasada i obowiązywała jak najdłużej. Że oskarżenie i zarzuty to nie jest jeszcze wyrok. Wyroki póki co wydają sądy, a że w wielu przypadkach akty oskarżenia padają przed sądami, to jest już zupełnie inna historia. Marek Jakubiak kontynuuje, a my pokażmy ten obrazek, jeżeli możemy. Jak to panowie ministrowie powołali sobie dzisiaj taką polityczną policję? 200 osób, 200 urzędników. Zaangażowanych w to, żeby ścigać PiS. Ścigają od grudnia, mamy miesiąc sierpień. No i tak to wyglądało. Ja proszę państwa, będzie mówił premier, czy. No się nie wiem, czy to z dźwiękiem, czy bez. A może ja będę mówił. A bez, premi... bez dźwięku, A tak, może by słuchał. Może pan podkładać głos, Marek, może pan robić głos. Tak, Więc chcę powiedzieć, że właśnie Donald Tusk doszedł do z nie po niemiecku. Umie. Między innymi, e, między innymi e, podnosząc Boże. Boże. temat podsłuchów Pegasusa, e, komisji, odgrażania się, tego zniewalania, walczenia z opozycją itd. tak, dalej, i tak dalej. Więc e, powiem tak, dzisiaj Donald Tusk zdefiniował, dlaczego nie ma e, wyroków, dlaczego nie ma przed sądami jeszcze ludzi. No bo, proszę Państwa, trzeba ich podsłuchiwać. Trzeba ich śledzić, trzeba zdjęcia robić i to czasami lata trwa. Posłuchajcie sobie uważnie. Donald Tusk to dziś powiedział. Więc co on dzisiaj dokładnie zdefiniował? Ano właśnie, że będzie miał Pegazusa tego lepszego, a otóż opozycję będzie podglądał, y, y, podsłuchiwał y, y, i śledził, y, oburzył o, się o, Wtedy Sławomir z Potapowicz. Z przestępców. Panie pośle, oburzył się Sławomir Potapowicz, jak powiedziałem, że dziś oficjalnie. Powołał policję polityczną. No i to jest policja polityczna. I to niestety jest dzisiaj bardzo czarny dzień. I co by nie powiedzieć, proszę Państwa, od pewnego okresu czasu obrzydzenie moje budzi to, że na naszych oczach walczy się po prostu w ramach polityki z prawem polskim, z konstytucją polską, z ustawodawstwem, oraz proszę Państwa z czymś, co się nazywa porządkiem prawnym. To mnie bardzo niepokoi, dlatego, że następna władza, która przyjdzie, bo jeżeli Donald Tusk myśli, że będzie do końca życia i jeden dzień z premierem, to jest w błędzie. Wahadło ma swoje prawa. Przyjdzie nowa władza i zrobi dokładnie o dwa kroki dalej. I to jest, to jest nieodpowiedzialność Donalda Tuska. Ta mściwość niepotrzebna jest dzisiaj. Dziś jest potrzebne działanie na rzecz Rzeczypospolitej i kontynuowania w zasadzie rozwoju Polski. A dzisiaj nie ma ma takiej spółki, skarbu państwa, która słaby do góry. Wszystkie jak jedna idą w łeb w dół. Więc jeżeli Polska się zwija na naszych oczach, to nie ma powodu, żebyśmy dzisiaj swary tutaj toczyli polityczne. Trzeba się zastanowić, co z Polską dalej. To jest główny problem. Orlen, proszę Państwa, nie drukuje wyników swoich za drugi kwartał, bo są, już to wiem z Orlenu są tak oburzające, że mogłyby wywołać w Polsce niepotrzebne emocje, jak to powiedział jeden z tychże ludzi. Tak więc mamy do czynienia z czymś, co się nazywa partactwem zwykłym. Do rządów w Polsce dorwali się ludzie, którzy nie wiedzą, jak rządzić. I dokładnie, te, zobaczycie, budżet będzie 300 miliardów. Nie 800, tylko 300. Bo jeżeli ktoś mówi, że nie ma pieniędzy, przy budżecie uchwalonym prawie 800 miliardów, a już ma 70 miliardów w plecy, to znaczy, że my mamy z partaczami do czynienia. Oni nie mają na co wydawać pieniędzy. Ale tutaj chcę yy, zadbać o nasze w tej wypowiedzi bezpieczeństwo, ponieważ. Została podpisana przez ministra Bejdę umowa offsetowa na AH60, a, a we apatę, wtorek, proszę państwa, we będzie wtorek jest zmiana umowa pana Tyle krzyczałem na komisjach o to i wreszcie się uspokoję. Natomiast jeżeli chodzi o budżet na obronę narodową, coś co nie jest polityczne, nie ani grosza mniej. Kosiniak-Kamysz obiecał, i prezydentowi i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że jeżeli, proszę Państwa, dostanie złotówkę mniej niż jest w budżecie, to odchodzi z tego rządu. Bo bezpieczeństwo ponad wszystko. Oddajmy głos, proszę ale. Państwa, politykom, ale, bo to tak, żeby było, bo fajnie się ogląda, powiedzmy, bez głosu. Natomiast chciałbym, żebyście się Państwo dowiedzieli, co tam dzisiaj się takiego wyjątkowego stało. To popatrzmy i posłuchajmy. Myście spokojnie poszli do swoich zadań. Bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa. My pewnie wszyscy jesteśmy w poważnym nastroju, bo nie każdy dzień na Olimpiadzie przynosi nam powody do, do radości. Obecni tu ministrowie zwrócili się do mnie z prośbą, abym wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy ministrami. Bardzo poproszę panów ministrów o podpisanie tego porozumienia.

A ja poproszę no, to państwa... To ja poproszę jedno a zdanie, bo... Ale, proszę... ja, to pani... Ja może... ale tak sekundę, do, pani no, ja poseł, są jakieś muszę, muszę, muszę. A ja poproszę Inaczej państwa tylko tak... Nie. Panowie, tacy z... ja tu jedna, Państwa no to z to chyba... reżyserki, patrząc na te igrzysko olimpijskie, człowiek nabiera wątpliwości, <laughs> kto jest kim. Poproszę reżyserkę o zrobienie stop klatki na tych trzech ministrów, proszę państwa, bo to jest piękna historia w ogóle, którą można opowiedzieć w kontekście tego, co zajawił państwu pan poseł Jakubiak. Bo mamy tam trzech ministrów, ministra od finansów, o którym ostatnimi czasy Gazeta Wyborcza pisze o tym, że prowadzi nas autostradą ku katastrofie. Dokładnie. I teraz pytanie, czy ta katastrofa będzie uśmiechnięta, czy ona będzie po prostu taka fajna? Nie? Mamy ministra Siemoniaka, który mierzy się naprawdę z wielkim problemem, wieją mu ludzie z policji. W policji nikt nie chce służyć, a w przyszłym roku być może Słowomir Potapowicz będzie od razu na bieżąco. Korygował to, co mówię. Ile będzie wakatów w policji w garnizonie stołecznym? Na dzisiaj jest, zdaje się, mamy, w okolicach 2-5 tysięcy wolnych. Mogę powiedzieć, że mamy Straży Miejskiej, ale to jest problem, z którym się borykamy no, już 6-7 lat. I tutaj, Gdzie proszę Państwa. Okej, okay, procesy... ale czyli Pan potwierdził to, co mówię. Znaczy, potwierdzam, że w Straży Miejskiej mamy wakaty. W, w te... Policji w są jeszcze większe niż w Straży Miejskiej. Panie Redaktorze. No i, i nie mamy, i mamy ale Adama. Ale sędziowie, prokuratorzy odchodzą. I mamy ludź. Adama I Bodnara, dobrać, no. któremu i prokuratorzy, i no. sędziowie piszą, że mają już dość ulegania politycznym naciskom i rzucają papierami, odchodzą ze służby, w stan spoczynku. Ludzie, no, żyjemy w jakimś dziwnym czasie. I nie wiem, czy to jest Mogę przekleństwo. Powiedzieć? Pani poseł, może się pani no wypowiedzieć. Bardzo proszę. To bardzo Pan proszę. Jak mówi. Aby w temacie. Że zostawmy, nie drążmy, nie szukajmy tego złodziejstwa. No to Prokuratura Okrągowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie zatrudnienia w spółce portowej Skarbu Państwa byłego ministra, wiceministra Pawła Brzezickiego z PiSu, który pobrał 600 tysięcy złotych wynagrodzenia, mimo że ani razu nie zalogował się do systemu i ani razu nie był obecny w pracy, w spółce. Mm -hmm. Czy jeśli to jest prawda i prokuratura tego dowiedzie, to mamy to tak zostawić? No Bo proszę bardzo, ja już od razu odpowiadam. Pan minister, pan minister, szef gabinetu Donalda Tuska. Pracował jako wiceminister w ale 15 ja roku przez trzy miesiące. To znaczy, przez trzy miesiące nie pani. Nie, e, e, pani poseł. poseł. Są takie reguły. Jak są? się mhm. zadaje pytanie okay. trzeba przynajmniej chwilę Pracował dać Pracował trzy miesiące, został, już było wiadomo, że przegrają wybory w 15 roku i wziął odszkodowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Jak się nazywa ten partykanie gramatyka. gramatyka. 600 nie tysięcy złotych wziął odszkodowania. No to ja, nie dobrze. pani. należy kara. Ja, ja, ale to nie była. To nie, to skoro trzeba to nie było i złodziei, to co na przykład z posłem Adamem Godo Gomołą, któregu yy, nagrania wskazywały jasno, że handlowano miejscami na listach wyborczych? Co z tą sprawą się teraz dzieje? To, to jest temat jest dla PKW. Gdzie jest mam prokuratura, mam prokuratura. Przepraszam, ale gdzie jest prokurator? Mam, mam nadzieję. nadzieję, mam nadzieję, sprawa już wyszła kilka miesięcy temu i gdzie jest prokuratura? No, i teraz gdzie są ja bodnarowcy. Jedno. Jeszcze jedno, gdyby to było w pisie, no. to by już dawno byli, byli podejrzani, zamknięci w areszcie mm. w wydobywczym, bo byście się pospieszeli ale, ale, ale tutaj Pana, taka świeżutka poseł, sprawa. Jakubie, taka to to. I świeżutka to. sprawa. E, tutaj siedzący pan Bodnar użył dwóch opinii napisanych przez dwóch profesorów e, w sprawie obalenia telewizji tak zwanej. Proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy są karnistami kons e, konstytucjonalistami zostali członkami rad nadzorczych w PGE, proszę pani. Czy pani może mi wyjaśnić, jakimi kompetencjami i kryteriami kompetencyjnymi kierowano się, kierując ich po dzisiaj tysięcy złotych miesięcznie. A jakimi kompetencjami kierowano się, wskazując panią Gos na przykład do e, Rady Nadzorczej? Norbert Albo? Kaczmarczyk. Możemy tak. No to po co zaczynać? No, 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 no Norbert Kaczma, no, Ale zapynać. proszę Państwa, przepraszam. Może Dla panie pana posła Kaczmarczyka, żeby, żeby się tego po... To, jest, to, dlatego to jest, teraz proszę proszę państwa. Pani panie Panie Bo to bardzo ważny moment. tego programu. ja też mam argument dla pani. Sekundeczkę, Panie poseł. Mam argument dla Pani posłu i do Pani posłu, Ponieważ Pani poseł z zachodnia pomorskiego. Pani wie, że tam ruszył proces. Tak. Przeciwko yy, oskarżeniu o łapówki znanego lekarza nie. i prokuratura no pracuje. No właśnie, sęk w tym, że nie. No, no nie. tak, Dokładnie. Wszystkich dookoła, tylko nie tego znanego lekarza. Bardzo znanego lekarza. Krzysztofa K., zdaje się. Ale zdaje się, że on był, że tak powiem, małym nikim. Nie, nie, nie. Przesłuchani właśnie wskazywali na niego i dlatego w stosunku do niego toczy się, jest podejrzenie. A przepraszam, a z byłym marszałkiem Senatu, który miał zarzuty? 200 osób złożyło zeznania przeciwko niemu. A okazało się, że nie. Aha, nie. 200 osób wyparowało, 200. 200. Norbert Kaczmarsz. Zeznało, że Pani było Pani jak pesu. było, ale i Pszczoła prokuratora nie dostawało akwarium. Bardzo dobrze. Norbert, po, e, e, Norbert, kolego mój z Kukiz 15 poczekaj chwilę. Ja tylko przypomnę, że Kukiz 15 wszedł do Sejmu z taką oto propozycją. Wszystkie rady nadzorcze, które są w spółkach Skarbu Państwa, nie powinny więcej zarabiać jak średnia zarobków y, 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 z wyłączeniem zarządu. To jest po pierwsze. A ilość ich nie powinna przekraczać trzech do pięciu osób. Koniec. Kropka. E, jeżeli w ogóle są potrzebne, to na tych zasadach. Nie? I kiedy państwo to proponowali? No, jeśli chodzi o kwestie związane z antypolonizmem pani poseł, to myślę, że to należałoby leczyć, a nie kwestie związane z oceną polityka, który niestety w mojej opinii, w pani opinii może inaczej, w mojej opinii nie służy Polsce ze względu na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak ograniczenia budowy CPK, na pewno nie z takim dużym rozmachem, jak zapowiadał rząd Zjednoczonej no, pan Prawicy. Mówi, pani poseł, bardzo proszę, pan poseł przygłosi. Pani doskonale wie. Pani doskonale wie o czym ja mówię. Mówi, że nie wie. Myślę że, myślę, że wie, ale zostawmy ten temat. Nie będziemy tutaj na antenie rozstrzygać, co kto usłyszał, troszeczkę ciszej niż może widzowie. Kwestie związane z kluczowymi inwestycjami, takie właśnie jak CPK, jak Atom, jak. co jest mi najbliższe jako posłowi z Polski Powiatowo-Gminnej. Ja jestem posłem trzeciej kadencji. Dwa razy wchodziłem do sejmu z dziesiątego miejsca ze względu na to, że właśnie pracowaliśmy bardzo mocno w regionach. Regiony polegały na tym, że każdy polityk zabiegał o środki z budżetu państwa, by właśnie te inwestycje były realizowane w tej Polsce powiatowo-gminnej. Ja pytałem często w interpelacjach na mównicy sejmowej ten słynny fundusz sprawiedliwości, który rozgrzewał serca i umysły wielu polityków i też obserwatorów sceny politycznej, gdzie? I czy w budżecie znajdzie się 250 milionów złotych na straże pożarne, ochotnicze straże pożarne? Bo jeżeli zakładając, że każdy rząd ma swój pomysł w wydatkowaniu pieniędzy i być może zdecydował, że Fundusz Sprawiedliwości pójdzie na inne cele, to zastanawiam się i pytam po raz kolejny: czy 250 milionów złotych znajdzie się na ochotnicze straże pożarne w budżecie Donalda Tuska? Bo jeżeli tak, to ja strażaków ochotników, którzy przychodzą do i pytają, kiedy pojawią się kolejne programy, by móc zabezpieczać mienie, zdrowie i życie obywateli, w jakim kierunku oni mają się udać, bo to nie jest żaden grzech, to jest obowiązek posła, by powiedzieć: Minister taki, minister Iksiński zbudował program, napiszcie wniosek, będzie rozpatrzony. Mamy nadzieję, że tutaj proszę w tym państwa, regionie będzie. Po się dzisiejszej konferencji. Ustę, więc po prostu pytanie, po raz kolejny ostatnie zdanie, panie redaktorze, gdzie pieniądze na Polskę Powiatowo-Gminną zamiast tej tylko hucpy politycznej i tego ataku na opozycję? Ale zadaje pan pytanie, na które odpowiedź jest banalnie prosta. Kiedyś były, dzisiaj już nie ma. Między nie, ma nie ma i nie, ma i nie będzie. będzie. I tyle, i ta zasada będzie działać. Dzisiejsza konferencja prasowa, proszę państwa, miała jeden szczególny. wyrokuje? Moment, ale ja już My Pani powiem wiemy. dlaczego. To jest teza publicystyczna. Może się Pani z nią zgadzać, tudzież nie zgadzać. Po argumencie, że 100 miliardów złotych to jest jakaś taka magiczna kwota, która się pojawiła, ale dokładnie 100 miliardów. Nie 101 na przykład, nie 97, ale 100 miliardów, bo to Państwo zapamiętają, nie? Kwota całkowicie niewyobrażalna. Bo gdyby tych 100 miliardów było, to by było ICPK to by był i port kontenerowy, to by była i odra, to by był i program do dozbrajania naszej granicy a, na wschodzie, była elektrownia wszystko. atomowa, a że tych 100 miliardów nie ma, to będzie jak u Kononowicza, po prostu nie będzie niczego i nikogo, a do tego wszystkiego, że nie będzie, tego co miało być, no to my jesteśmy jeszcze dodatkowo gdzie rząd nie miał zielonego pojęcia o tych brakujących 100 miliardach, bo sam minister finansów Andrzej Domański w styczniu, w lutym tego roku mówił, że budżet jest odpowiedni, jest super skonstruowany, że nie ma w ogóle żadnych planów, żeby ten budżet nowelizować. Na wszystko, starczy, co zostało obiecane, wszystko będzie realizowane. No to teraz widać, jak to jest realizowane. Ale to łaski nie robią. A, a co gorsza, jak to będzie realizować realizowane. budżet. Nie będzie, proszę państwa, nic. A do tego wszystkiego, co pewnie nie smak nam wszystkim. I to pewnie Państwa połączy. Jesteśmy w procedurze unijnej nadmiernego zadłużenia. A z czym to się wiąże? Ano z tym, że do roku 2027 najpóźniej będziemy musieli szukać cięć. A gdzie szukać cięć najprościej, najszybciej? Może w takiej wdowie i W w ręcie Może w wyprawce nie ma... szkolnej. W ręcie socjalnej, która utkwiła Czternastka, haratnięta na razie o tysiach, ale właściwie ta czternastka... To... Ale to jest taka obłuda tuska, powiem wam. Zostawiam państwa z tymi y, dylematami. Natury filozoficzno-egzystencjalnej. Dziękuję Agorianka Magryanom przed telewizorami. Dziękuję uczestnikom tego programu bardzo. w studiu. Czarny, Czarny, się Czarnowictwo. Proszę państwa, możemy na specjalne życzenie pani poseł uprawiać różowic. Będzie pani zadowolona. A, tak, tak. I udawać, A, tak, tak. że jest cudownie tak, tak. i tak, Dziękuję krasznie. pięknie spokojnej nocy państwu. No. Życzę dziękuję panu. Ale jednego złodzieja jeszcze Mam nadzieję, że się podobało. No trwa, Przepraszam za tak, ta policjantkę, tak, tak, tak. która próbowała tutaj cięgi wymierzać. Spokojnej nocy Państwu i do zobaczenia.